Maciej Turchan. Witam i zapraszam w kolejnym odcinku programu Widziane z okna. Jest dzisiaj ze mną dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, ksiądz profesor Michał Droszcz. Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam. Księże profesorze, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II to uczelnia, która łączy bogatą chrześcijańską tradycję z nowoczesnością. Dlaczego wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach? Dlatego, że życie potrzebuje dzisiaj fachowców. Technologie informacyjne i technologie, postęp wkracza w każdą dziedzinę naszego życia. Dlatego przygotowujemy młodych ludzi do przyszłości i dlatego chcemy im zaoferować najlepsze, nowoczesne metody nauczania, a jednocześnie bardzo atrakcyjne kierunki studiów, które przygotują do przestrzeni zawodowej, dadzą młodym ludziom do ręki nie tylko wiedzę, ale również praktyczne narzędzia, które można wykorzystać w przestrzeni zawodowej. W takim razie, jakie są plany Instytutu i jaki cel przyświeca tym planom? Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej prowadzi kierunek studiów Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna i prowadzimy ten kierunek w 5 specjalnościach. Te specjalności są wszystkim znane. Specjalności dziennikarstwa 2.0, produkcji radiowo-telewizyjnej, logistyki mediów, również coachingu medialnego, czyli możemy powiedzieć edukacji medialnej i dziedziny również atrakcyjnej dla młodych ludzi public relations. To wszystko mieści się w kierunku studiów, dając jednocześnie studentom możliwości precyzowania swoich zawodowych aspiracji w specjalnościach związanych z kierunkiem dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Tak, ta wiedza teoretyczna z zakresu mediów i taka wiedza ogólnie o świecie jest bardzo przydatna w zawodzie dziennikarza, ale wydaje mi się też, że bardzo ważna jest również taka praktyka, taki stricte warsztat dziennikarski. I jakie właśnie działania podejmuje Instytut, aby uczyć właśnie takich stricte praktycznych umiejętności na tych kierunkach? To właśnie się dzieje teraz. Jesteśmy w nowoczesnym studiu, które z jednej strony pełni rolę pracowni telewizyjnej i jesteśmy także w telewizji JP2TV, telewizji uniwersyteckiej prowadzonej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. To jest właśnie przykład tego praktycznego ukierunkowania naszych studiów i generalnie chcemy łączyć tę wiedzę przedmiotową, wiedzę uniwersytecką z poziomu uniwersyteckiego, uniwersyteckiej jakości studiów. Chcemy łączyć z wymiarem praktycznym, który również dzisiaj jest bardzo preferowany od strony instytucji zarządzających nauką, a więc Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale także przede wszystkim wymiar praktyczny jest określony poprzez przestrzenie zawodowe, poprzez potrzeby zawodowe młodych ludzi, którzy nie tylko zdobywają wiedzę uniwersytecką w bardzo szerokim interdyscyplinarnym wymiarze, ale także chcą po studiach zdobyć atrakcyjny zawód. I nie tylko kształcimy dziennikarzy, bo można by ulec pewnemu złudzeniu, że na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna kształcimy tylko dziennikarzy. Oczywiście dostarczamy szerokiej wiedzy z zakresu mediów i komunikacji społecznej, ale myślę, że nie tylko z naszych szacunków, ale również z pewnych ankiet i odpowiedzi studentów, to najwyżej 1/4 studentów ma zamiar wiązać swoją przyszłość z typowym, tradycyjnym dziennikarstwem. Oczywiście mówiąc tradycyjne, to mam na myśli także dziennikarstwo związane z nowymi mediami. Ale duża część studentów, i myślę, że to jest celem naszego Instytutu, chce studiować i zdobywać praktyczną wiedzę w całej przestrzeni komunikacji społecznej. A więc te wymienione przeze mnie specjalności, jakby okołodziennikarskie, one dopełniają ofertę studiów, jaką proponujemy studentom. I jednocześnie w tych wszystkich obszarach chcemy łączyć wiedzę teoretyczną, wiedzę, jak powiedziałem, uniwersytecką,
z praktycznym uczeniem zawodu, z dostarczaniem takich praktycznych narzędzi, które no, pozwolą młodym ludziom opuszczać progi uniwersytetu no, z dobrym, fachowym, profesjonalnym przygotowaniem zawodowym. Czyli wszystko po to, aby nie, studenci nie mieli tylko tego dyplomu, ale już byli przygotowani do pracy w zawodach okołomedialnych. Taka jest dzisiejsza sytuacja życia. Każdy, kto podejmuje studia wyższe, kończąc ten etap kształcenia, bo to oczywiście nie koniec w ogóle kształcenia życiowego, no chce posiadać no, takie kwalifikacje i takie kompetencje, które mu pozwolą no, w sposób bardzo profesjonalny no, konkurować na rynku pracy, to znaczy no, zdobyć atrakcyjne miejsce pracy, które będzie łączyło jego osobiste aspiracje no, z możliwością życiowego startu, który jest ważny dla młodych ludzi. I uczelnia, myślę, każda powinna brać to pod uwagę, że łączymy ten wymiar jakości uniwersyteckiej z przygotowaniem pod przyszłość również zawodową. Kolejnym dobrym miejscem do rozwoju swoich praktycznych umiejętności na uczelni będzie na pewno miejsce, które ma powstać. Chodzi mi tutaj o pracownię badań nad nowymi mediami. Mógłby ksiądz profesor powiedzieć coś więcej o tym projekcie? Jak on będzie wyglądał? Jakie umiejętności będzie można tam zdobyć? Pomysłów mamy wiele. To jest jeden z wielu pomysłów no, najbliższych realizacji. Akurat ten projekt pracowni nowych mediów jest pomysłem oryginalnym. No, oczywiście nie powiem, że oryginalnym w Polsce, ale myślę, że w Krakowie jest to idea, która może być zrealizowana u nas na Uniwersytecie jako pierwsza pracownia badań nad nowymi mediami. Nie chodzi tylko o nowe media, bo kierunki studiów również związane z nowymi mediami obecne są na różnych uniwersytetach, również krakowskich, ale chodzi o bardzo profesjonalną pracownię badań nad wpływem, nad możliwościami praktycznego wykorzystania nowych mediów, a więc tego wszystkiego, co związane jest z komunikacją sieciową, komunikacją internetową. Powiedziałem, że to jest część projektu, dlatego że ten projekt nazywany przez nas tak kryptonimem roboczym LANOME, Laboratorium Nowych Mediów, łączy w sobie również dwie pracownie dodatkowe, w żaden sposób nie konkurujące ze sobą, ale uzupełniające się, czyli pracownie grafiki komputerowej, medialnej grafiki komputerowej, która będzie również służyć telewizji, i nowoczesnemu studiu nagrań dźwiękowych, które będzie służyło również zarówno pracowni nowych mediów, jak i uniwersyteckiemu radiu. To są plany bardzo bliskie. Myślę, że jesteśmy w końcowej fazie jakby przygotowania projektu, ale realizacja tego projektu docelowo to jest wrzesień 2015 roku. A więc kilka miesięcy i myślę, że będziemy dysponować od strony wyposażenia no, w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej już chyba 7 bardzo specjalistycznymi pracowniami, włączając również to miejsce, w którym jesteśmy, studio telewizyjne i cała jego logistyka i infrastruktura. Właśnie te kolejne inwestycje na Uniwersytecie Papieskim odbijają się szerokim echem w Krakowie. Jak to się odbija na prestiż uczelni, jej popularność, a co za tym idzie zainteresowanie naszą uczelnią wśród potencjalnych studentów? Prestiż jest pewną wartością, którą się buduje przez lata całe. I tak jak pan na początku powiedział, tradycja, której osadzony jest nasz uniwersytet, jest również elementem tego prestiżu. A my staramy się do tego, co wypracowały wieki, a co składa się na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, chcemy dołączyć ten element nowoczesności i również
włączyć w prestiż uczelni nowoczesnej, otwartej na technologie dzisiejszej i technologie jutra. I w ten sposób poprzez w cudzysłowie markę uczelni, a więc prestiż, no, przyciągnąć również studentów, ale nie tyle przyciągać dla samego prestiżu, ale również za tym zewnętrznie postrzeganym prestiżem chcemy zaoferować no, konkrety w postaci nowoczesnego kształcenia na poziomie uniwersyteckim, w atrakcyjnych kierunkach i specjalnościach studiów i jednocześnie, jak wspominaliśmy już, w oparciu o bardzo solidną praktykę, co jest swoistym ewenementem w studiach uniwersyteckich i to jest pewien również wyznacznik naszego Instytutu. I tak jesteśmy postrzegani także w środowisku krakowskim i środowisku małopolskim, że nasz kierunek studiów ma poziom uniwersytecki, ale jednocześnie łączy z tą jakością uniwersytecką, łączy praktykę zawodową, co dzisiaj jest naprawdę rzeczą ważną, nie tylko z racji preferencji ministerialnych, ale z racji oczekiwań i potrzeb młodych ludzi, którzy odchodząc z uczelni rzeczywiście dysponują praktycznymi kompetencjami i tego chcemy dostarczyć, chcemy to zaoferować. No oczywiście nie czynimy tego na zasadzie jakichś przeciwień studenci, wykładowcy, ale na zasadzie właśnie wspólnego budowania, tak jak tutaj jesteśmy, studio telewizyjne prowadzą studenci, oczywiście pod kierownictwem naszych pań, wykładowczyń warsztatów telewizyjnych, ale gro pracy i zaangażowania łączy się właśnie z zaangażowaniem studenckim i to jest właśnie coś, co jest także swoistym wyznacznikiem, jakąś wartością dodaną naszej uczelni, że jednocześnie no, część tego doświadczenia praktycznego jest wytwarzana poprzez i tworzona poprzez studentów wprowadzających jedni drugich, koledzy, koleżanki, odwrotnie, młodsi, starsi, młodszych. Więc taka rzeczywiście no, wspólnota łącząca wykładowców ze studentami, bo myślę, że to jest właśnie duch uniwersytecki, w którym no, czujemy się troszkę rodziną, ale w takim wymiarze właśnie wspólnego dzielenia się doświadczeniami. Tak, zgadzam się z księdzem dyrektorem. Ja z perspektywy studenta wychodzę z podobnego założenia. Jest to bardzo fajna sprawa, że możemy się od siebie uczyć, zarówno na linii wykładowca-student, jak i pomiędzy kolegami. Jest to szalenie inspirująca sprawa. W takim razie na koniec chciałbym zapytać księdza profesora, z czego jest ksiądz najbardziej dumny jako dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej? Na pewno nie z tych narzędzi, nie z tych sal, które na pewno dają satysfakcję, nie ze sprzętu, którym dysponujemy i który cieszy, ale przede wszystkim, i to jest najważniejsze, jestem dumny z młodych ludzi. Ze studentów, którzy nam zaufali, ale to zaufanie jest oczywiście jakimś kredytem, który otrzymujemy, ale jeśli to zaufanie trwa przez 3 lub 5 lat, to myślę, że możemy być rzeczywiście dumni, że studenci u nas zostają, że studenci się czują u siebie, że ten uniwersytet i nasz instytut jest jakimś drugim domem, w którym spędzają mnóstwo czasu, że po prostu przychodzą do siebie, spędzając wolny czas na nowe doświadczenia, na poszerzanie swoich kwalifikacji w zakresie chociażby produkcji radiowo-telewizyjnej. Więc człowiek, studenci, to jest moja duma i nasza wartość. Czym byłby Instytut, gdyby nie młodzi ludzie,
Gdyby nie kolejny nabór studentów, w ostatnim roku przyszło do nas blisko 250 młodych ludzi, no to jest rzeczywiście w dzisiejszym czasie niżu demograficznego, ale także konkurencji różnych uczelni, to jest ogromna wartość, która nas cieszy i z której jestem dumny. No i chciałbym nie zawieść tego zaufania, jakie młodzi ludzie w nas pokładają w naszym instytucie i w naszej uczelni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz profesor Michał Droszcz, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.